Słońce, niebieskie niebo, nasz piękny parking pusty, który zbudowało specjalnie dla nas miasto Katowice. Dziękuję, jak zwykle jesteście świetni. I co, dzisiaj zapraszam Was do testu ludzkiej ciekawości. Ponieważ część osób zapewne nie skumała, że nie jestem profesjonalnym dziennikarzem motoryzacyjnym i nie zajmuję się mierzeniem, profesjonalnym sprawdzaniem spalania i tego typu pierdół, tylko po prostu sprawdzam różne rzeczy dla zajawki. I dlatego dzisiaj sobie, tak jak mówię, zrobimy test ludzkiej ciekawości, ponieważ jestem cholernie ciekaw, ile tak realnie ten Mustang, który stoi przed nami, spala przy takiej normalnej jeździe jak zwykle, czyli dość dynamicznej, aczkolwiek gdzieś tam umiarkowanej. Oczywiście sponsorem dzisiejszej imprezy jest Trofeo. Polecam, z racji tego, że robi się lato, to jest to idealny moment, żeby sobie wziąć takiego Mustanga i trochę nim pośmigać. Ponieważ no, myślę, że przeżycia są tutaj niezapomniane i szczerze mówiąc jest to najpopularniejszy z naszych samochodów i de facto ten, od którego zaczęła się cała impreza, jak zawsze podkreślam. Co do tego Mustanga, tak jak widzicie, jest to Mustang GT w wersji niby limitowanej Black Shadow, ponieważ charakteryzuje się tymi czarnymi dodatkami pod tytułem czarne felgi, czarne pasy na progach, na masce, czarny dach, czarne lusterka i lotka z Shelby'ego GT350R, to już jest, że tak powiem, nasza fantazja, natomiast emblematy są też fabrycznie czarne. To akurat nie ma wpływu jak gdyby na samą jazdę, natomiast zajrzyjmy sobie pod maskę. Siedzi tutaj klasyczne 5-litrowe V8. Oczywiście jak to w Fordzie jest kijek wstydu. A więc tak, 5-litrowe V8, jak widać, nasi tu byli. Chłopaki z Vintage Customs już grzebali przy tym aucie, jak zresztą przy każdym z naszych samochodów. Jest to prawilne 5-litrowe amerykańskie V8, fabrycznie o mocy 421 koni i bodajże 530 Nm, jak dobrze pamiętam. Tutaj jest akurat zrobiony aktywny wydech z MG Motorsport, co zresztą zaraz Wam pokażę. I raz, że te silniki powinny z fabryki wychodzić już z jakimś bonusem, jeżeli chodzi o moc, a dwa, że sam wydech powinien go dosyć odetkać i powinno być w nim przynajmniej te 500, wróć, przynajmniej te 450 koni. Oczywiście, no tak jak mówię, wybieram się po kolei z tymi samochodami na hamownię, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, natomiast jakoś tak się wybieram i wybrać się nie mogę. Ostatnio dużo się dzieje z racji, że sezon się zaczął, więc samochody też są coraz mniej dostępne. Natomiast sam ten silnik jest fantastyczny. Jest on spięty, jako że to jest przedliftowy Mustang, jest on spięty z sześciobiegowym automatem tutaj. Automat jest całkiem spoko, ponieważ jak na starszą konstrukcję potrafi sobie już robić redukcję z międzygazem, całkiem fajnie zmieniać biegi, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o kwestie spalania tutaj. Natomiast sama jazda jest fajnie, jak się włączy tryb sport w skrzyni oraz tryb torowy, wybierze się w trybach jazdy tryb torowy, to jest on już faktycznie całkiem dynamiczny, całkiem fajnie się nim jeździ. Z takich ciekawostek na kanale możecie zobaczyć film, jak w zeszłym roku pojechałem nim z Katowic na Hel. Zrobiłem sobie takie wyzwanie, czy Mustang przejedzie na jednym baku z Katowic na Hel. Bak w Mustangu ma 61 litrów z ode mnie, można powiedzieć, że spod domu praktycznie, bo z najbliższej stacji benzynowej na Hel jest dokładnie 611 km, więc teoretycznie wychodzi przynajmniej te 10 litrów na 100. Słuchajcie, czy mi się udało, to zapraszam Was do zobaczenia filmu, jest on na kanale, a tymczasem sprawdźmy, jak to brzmi i jakie można tutaj ogarnąć realne spalanie w tym samochodzie. Odpalamy. Tak jak wspominałem, w samochodzie jest założony aktywny wydech z MG Motorsport, gdzie tutaj mamy od niego magiczny guzik. No różnica jest, zobaczcie sami. Teraz był oczywiście zamknięty. Otwórzmy.
trzeba przyznać, że jest to bardzo fajny gadżet w tym samochodzie. Niestety seryjne Mustangi przed liftingiem nie miały aktywnego wydechu, więc po prostu nie brzmiały. No a z racji tego, że półtorej roku temu, prawie dwa, od kiedy jest ten wydech, jeszcze nie znaliśmy się z chłopakami z Vintage Customs, więc poszliśmy i tak do polskiej firmy, która zrobiła tutaj wydech i muszę przyznać, że ogólnie polecam. Naprawdę fajna robota, jeżeli chodzi o to, co tu jest ogarnięte, a cena też była uczciwa. Ale tak, zabierzmy się do naszego testu. Oczywiście jedziemy jak zwykle, jest dzisiaj trochę ciepło, więc jedziemy oczywiście z włączoną klimatyzacją, z podgrzewanymi siedzeniami. Tutaj jak to w prawilnej amerykańskiej motoryzacji nie ma żadnych systemów typu start-stop. Tak jak wspominałem, silnik no to jest 5-litrowy V8 o całkiem już w zasadzie europejskiej konstrukcji, ponieważ ma dwa wałki rozrządu na głowicę, 48 zaworów, więc jest to całkiem europejska konstrukcja na tle konkurencji pod tytułem Hemi oraz silników Chevroleta, bodajże serii LT, jak dobrze pamiętam. Mniejsza z tym. Tak jak wspominałem, spięty z automatem. Zerujemy sobie wartości, jeżeli chodzi o komputer pokładowy i spalanie. I o podróż. No i jedziemy. Zobaczmy, co z tego zatem wyjdzie. Chylę szybę, pocieszmy się jeszcze tym dźwiękiem V8. Dziwna sprawa, dzisiaj sobota, ruch jak w tygodniu, a kierowcy jakby byli niedzielnymi kierowcami. Aż człowiek ma ochotę eksplodować w środku czasami, no ale co zrobić? Nie ma co się martwić, trzeba się cieszyć piękną pogodą i V8 pod maską. No i właśnie, sama V8, sam Mustang. Straszny ostatnio od jakiegoś czasu ludzie chyba się za bardzo rozbestwili, bo marudzą, że Mustangów to teraz jak Passatów. No i to jest prawda. Po 3 na każdym osiedlu, jak najbardziej się z tym zgadzam. Tylko, że to jest zajebisty news. Niech będzie jak najwięcej Mustangów, a propos niedzielnych kierowców. Daj gościu w Fieście ST chyba tak nie bardzo wie, że siedzi w samochodzie i że go prowadzi i że w ogóle coś się dzieje. Natomiast Mustangów jak psów i mnie to osobiście bardzo cieszy. Oczywiście, część z nich to są importy z USA, 3.7 i no 2.3 EcoBoosty, tutaj częściej jednak gdzieś tam polski salon. Natomiast z racji tego, że dużo tego przypływa, no to są dostępne różne wersje. Natomiast GT-ków też jest bardzo dużo. Ogólnie teraz nie jestem pewien, ale gdzieś chyba ostatnio mi śmignął artykuł, że w ogóle w Europie przestaje być sprzedawany Ford Mustang w wersji 2.3 EcoBoost. 3.7 V6 nigdy oczywiście w Europie nie był jak gdyby dystrybuowany oficjalnie. Natomiast 2.3 EcoBoost zostaje wycofany z racji tego, że ludzie przestają nim jeździć, przestają je kupować i zamawiać. No jednak jak widać każdy, kto kupuje Mustanga, znaczy może nie każdy, ale zdecydowanie większość, no jednak chce te amerykańskie V8. Ja to w pełni rozumiem, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna konstrukcja. Ludzie mówią też, że Mustang to jest Mondeo Coupé i z tym również się w pełni zgadzam. Tylko nie wiem, dlaczego czasami chcą taką wbić szpilę, że to jest Mustang, znaczy, że to jest Mondeo Coupé, jakby to było coś złego. To jest naprawdę zajebisty samochód do jazdy na co dzień, z automatem, który tu widzicie. Nieważne, czy tym sześciobiegowym, przedliftowym, czy 10-poliftowym, abstrahując od samych skrzyni, jest to naprawdę bardzo wygodny samochód. Nie jest on niski, można tym spokojnie jeździć na co dzień, można nim jeździć po mieście.
Można im trzaskać dalekie dystanse, naprawdę w tym samochodzie przy prędkościach rzędu 160-180 na godzinę w środku jest ciszej niż w Porsche 911 991.2 Carrera 4S. Ostatnio to sprawdzałem na drodze do Tarnowa i naprawdę w tym aucie jest bardziej komfortowo na trasie niż w 911, która jest niemalże czterokrotnie droższa, jeżeli liczyć fabryczne ceny. Ogólnie Mustang sam w sobie jest bardzo wdzięcznym samochodem, jest pakowny, tylna kanapa jest składana, więc można tam wrzucić narty i pojechać w Alpy na narty, jak to uczynił mój wspólnik. I naprawdę ten samochód jest całoroczny, można nim spokojnie jeździć, idealny samochód dla pary, jeżeli ktoś był taki jeden mądry, który twierdził, że jest to samochód rodzinny. No nie wiem, może dlatego, że ten nie jest czerwony, to ja mam trochę inne doznania. Natomiast no do żółtego akurat bym nie pakował żony i dwójki dzieci w fotelikach z tyłu, no bo o ile jest to świetny samochód dla pary, można jechać naprawdę w wielotysięczne podróże po Europie. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, bardzo fajne GT. Tak, jeżeli chodzi o auto rodzinne, to no może już niekoniecznie. Ale kto wie, może sprawdzę jakiegoś czerwonego, okaże się, że jednak nie miałem racji. Jak widzicie, Mustang potrafi być też narwisty, jeżeli się chce. I jest on w tym wszystkim bardzo fajny pod tym względem, że jest bardzo przewidywalny, ponieważ nawet jeżeli ten tył zaczyna gdzieś uciekać, co jest po prostu naturalne dla tego samochodu, przy mocniejszym ciśnięciu gazu, to nie jest to takie nagłe i zero-jedynkowe jak na przykład w BMW M4. Tutaj naprawdę jak ten tył zaczyna się wychylać, to idzie to bardzo fajnie regulować raz, że gazem, no bo mamy wolnoscący silnik, który bardzo liniowo oddaje moc i naprawdę ujmując, dodając tego gazu o kilka milimetrów jedną w drugą, możemy naprawdę bardzo fajnie kontrolować tą tylną oś. A dwa, że układ kierowniczy też jest tutaj bardzo fajny i jak gdyby fajnie przekazuje informacje z kół na kierownicę. Jak widzieliście, no ja teraz się, że tak powiem, uśliznąłem w trybie po prostu w sporcie skrzyni z wyłączoną trakcją. Natomiast jak wyłączymy tylko trakcję, nie odłączymy zupełnie ESP, to jednak gdzieś tam jeszcze troszeczkę go trzyma, co zresztą było zapewne zauważalne na tym, przy tym manewrze. Aczkolwiek, no jest to po prostu przyjemne. Można tym autem jeździć na co dzień, można też bawić się, palić gumę, kręcić bączki. On naprawdę bardzo fajnie wytrzymuje tego typu użytkowanie, więc jeżeli ktoś chce taką zabawkę, która jest w miarę niezawodna, a potrafi dać dużo frajdy z jazdy, to zdecydowanie polecam Mustanga. Aktualnie jesteśmy gdzieś chyba w połowie naszej klasycznej trasy, no i póki co komputer nam pokazuje równe 16, no teraz już 15,9 na 100. Oczywiście w przedliftowym Mustangu mamy jeszcze stary, prawilny, mamy prawilny silnik na pośrednim wtrysku paliwa, więc zarówno tutaj, jak i w Challengerze, którym jechałem ostatnio tą samą trasą, można tutaj założyć instalację gazową i jeździć za pół darmo. I tak samo jak w Challengerze, przejdźmy w tryb Sport, w tryb Tor i zobaczmy, co to potrafi. Hamulce mamy tu założone power stopy Z26, bardzo fajnie robią robotę przy tym sześciotłuczkowym Brembo. Jak widzicie, zbiera się to też całkiem przyjemnie. Prędkość jest elektronicznie ograniczona do 250 na godzinę, przynajmniej w europejskiej wersji, nie wiem jak w importach ze Stanów. To jest akurat egzemplarz z polskiego salonu. No i trzeba przyznać, że ten wydech z MG robi robotę w tym samochodzie. W Mustangu fajne jest też to, że
Naprawdę całkiem fajnie uważam prowadzi się na zakrętach. Okej, no i tu już klasycznie przechodzimy w tryb automatyczny, w tryb normalny z trybów jazdy. I jest tu, szczerze mówiąc, bardziej wygodnie niż w M4, mniej niż w Challengerze. Challenger jest jednak bardziej izolujący od drogi, no jest też większy, opony mają wyższy profil, zawieszenie jest też trochę większe. Natomiast jak widzieliście, Mustang bardzo fajnie się prowadzi. Gdzieś tam nawet jak się go mocniej wrzuca w zakręty, to i hamulec jest bardzo fajny, progresywny. Sam układ kierowniczy fajnie nadaje tor koło, więc samochód jedzie tam, gdzie chcemy. No i tak jak mówię, no, dodając mocniej lub odejmując gazu, możemy bardziej lub mniej sterować sobie nad sterownością tego samochodu. Aczkolwiek jak widzieliście, teraz gaz był dociskany do podłogi i tutaj w momencie, kiedy opony się zagrzeją, to już bardzo fajnie ten samochód klei się do drogi. Chociaż jest taka różnica, na przykład w porównaniu z naszym Mustangiem GT Bullitem, który jest już Mustangiem poliftowym, posiadającym zawieszenie MagnaRide. Tu jest akurat zwykłe zawieszenie statyczne, jak gdyby nie ma możliwości regulacji jego twardości. To znowu Bullit, tak jak mówię, który jest Mustangiem poliftowym z MagnaRide'em, prowadzi się bardziej stabilnie przy takich małych prędkościach. Tutaj w momencie, jeżeli na przykład chcemy wyjechać z uliczki jakimś mniejszym lub większym slajdem, no to wystarczy wcisnąć gaz do 2/3 mniej więcej i gdzieś sobie tam już delikatnie zamiata, zwłaszcza dopóki opony nie są rozgrzane. Przy Bullicie jest to zdecydowanie cięższe. Tam albo trzeba wcisnąć naprawdę gaz w podłogę i to z jedynki, bo biegi są bardzo długie w manualnej skrzyni biegów, albo strzelić ze sprzęgła. Jest on bardziej, tak jak mówię, stabilny od przedliftowego GT. No i jesteśmy u celu naszej podróży. Jak widzicie, po lewej stronie studio detailingowe Marcina Kurkowskiego, u którego zaraz się zapewne pojawię z tym Mustangiem klasycznie, więc samochód będzie płukany i myty jak zwykle. No i sprawdźmy, co się podziało, jeżeli chodzi o spalanie. I mamy tak. Jak widzicie, wyszła nam średnia 16,6. Przejechane 16,5 km. Więc ciekawy bardzo wynik na tle Dodge Challengera z Cutpacka 6,4 litra. Jaki on osiągnął, jak na amerykańskie V8, no to zapraszam do kolejnego filmu na kanale. Natomiast, no, jak widzicie, Mustangiem idzie jeździć na co dzień. Jeżeli chodzi o korzystanie z niego na trasach i w mieście, no to na trasie możecie zobaczyć, ile on spala, jeżeli się jedzie w miarę ekonomicznie w moim filmie z wycieczki na Hel. Tyle spala 16,6 przy jeździe takiej okołomiejskiej, gdzie jedzie się czasami normalnie, czasami się depnie. Także to był test ludzkiej ciekawości, bo tak jak mówię, ja nie jestem profesjonalnym dziennikarzem motoryzacyjnym, nie chodzę po samochodzie z linijką i nie sprawdzam każdego jego parametrów, bo mnie to po prostu nie jara, ale czasami ciekawią mnie różne rzeczy. No i tak to wyglądało. Tak naprawdę zapraszam Was za tydzień do kolejnego filmu, zobaczymy co będzie, czy będzie kolejny test, czy pogadamy sobie o czymś innym, pomysłów jest sporo. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiś konkretny samochód, ile wychodzi takie realne spalanie, no to piszcie w komentarzach. Jeżeli spodziewaliście się mniej lub więcej po tym Mustangu, również dajcie znać. No i widzimy się w kolejnym materiale. Nara!